powieść, która nie jest opowieścią nieprawdziwą, tylko prawdziwą i nie jest legendą, choć umieściłem ją kiedyś w takim cyklu nienagranym, z którego różne piosenki śpiewam, mianowicie Legendy herbowe rycerza Smysa. Otóż wśród tych legend znalazła się też opowieść prawdziwa o moim stryju i o moim ojcu i o drugim stryju, którzy mieszkali przed wojną, tam się zresztą też narodzili, w Stołpcach nad Niemnem, koło Puszczy Nalibockiej, i tamże najstarszy z tego rodzeństwa, Kazik, trafił do tak zwanych legionistów, czyli do Stołpecko-Nalibockiego zgrupowania AK. Nie był tam postacią wielce ważną, ale był ułanem, bo oni wszyscy byli tam rzeczywiście umundurowani jak trzeba, byli na koniach jak najbardziej, więc to wszystko było świetne, można powiedzieć, jeśli chodzi o widok i akcje, które czynili. Nie nazywano ich w związku z tym partyzantami, bo partyzanci to byli przecież Sowieci. On miał na pseudonim Zamieć, a Góra i Dolina to Adolf Pilch, cichociemny, który ten oddział zorganizował, a właściwie można powiedzieć odtworzył, bo pierwszą ekipę i pierwsze dowództwo Sowieci po prostu wyłapali, częściowo wybili, zlikwidowali ten oddział. Pilch go odtworzył i latem, w lipcu 1944 roku, kiedy front się zbliżał, ponieważ tam była, no teraz by trzeba było dużą opowieść snuć, Państwo być może kojarzycie, niektórzy znacznie lepiej niż ja, bo ja tego nie znam tak dokładnie, znam z opowieści stryja, ale to były ułamkowe opowieści, znam z paru lektur i wiem, że historia jest niesamowita. Otóż oni, to był taki egzodus, nie tylko Polaków, także i tych, którzy mówili raczej po białorusku niż po polsku, a weszli do tego wojska, chcieli do niego wejść, egzodus ich i cywilów przed frontem ku Puszczy Kampinoskiej, skąd przedzierali się do powstania warszawskiego. Szczegóły tego wielkiego przedsięwzięcia to jest, jak powiedziałem, niesamowita historia, a tu tylko jego początek. To jak oni wychodzili z Puszczy Nalibockiej, nie mogli zostać, chciano, żeby uczestniczyli w operacji Ostra Brama, ale oni mieli napięciu z Sowietami już z góry. Mieli nawet rozejm z Niemcami po to, żeby móc się bronić przed Sowietami przez jakieś pół roku, jeśli dobrze pamiętam, to chyba było pół roku. Ten rozejm się skończył i oni właśnie poszli ku Puszczy Kampinoskiej. Oto miano pretensje do Pilcha, że nie pomaszerował na Wilno. Otóż wtedy po moście drewnianym, który jeszcze stał, Niemcy mieli go wysadzić, to było cudo techniki przedwojennej, wielki, kolejowy chyba też, most drewniany, którego zdjęcia gdzieś jeszcze częściowo nawet mam w domu i rysunek mojego ojca, który go przedstawia. Otóż po tym moście poszli do Kazika Gieniek i Czesio, niosąc mu wyszabrowany na kolei niemieckiej, tam był ważny, nie węzeł, ale stacja kolejowa, ostatnia stacja w II Rzeczypospolitej przed granicą sowiecką i ważna stacja w czasie frontu, w czasie walk II wojny światowej na froncie wschodnim, bo tam można było wiele rzeczy wyszabrować, angażując się też do przeładowywania różnych materiałów niemieckich, bo te pociągi szły na wschód. Otóż mieli taki, ja to nazwałem chlebakiem, bo to trudno inaczej nazwać, to był jednorazowy opatrunek w formie jakby takiego właśnie chlebaka, który można było sobie zawiesić i potem szybko go użyć. Poszli z tym prezentem do Kazika, o którym było tylko tyle wiadomo, że razem z innymi wyrusza gdzieś. Przecież nie było wiadomo, dokąd cały oddział będzie szedł. Wychodzili przez most ze Stołpców i wracali przez ten most. I jak relacjonował Gieniek, bo Czesio, mój stryj, zawsze mówi, że nic nie pamięta, a co tam może pamiętać, był młodszy przecież w ogóle, że nie, że Niemcy już wysadzali ten most prawie i ta ekipa, która już miała nacisnąć guzik, popędzała ich tam, kiedy szli i poczekali, aż dzieci przejdą przez most, żeby go wysadzić, no bo front był tuż i ten most miał być już zlikwidowany. No to już chyba wygadałem to, co trzeba i teraz będę za Niemcem. Zapraszam Państwa do towarzyszenia mi w tej piosence samymi słowami refrenu, chociażby za Niemen, które się non-stop tu będą na różne melodie powtarzać, a można je mruczeć, można je mówić, można je śpiewać nawet na inne melodie. Oniemiałe cudem niewidanym chłopcy małe na moście drewnianym niosły bratu chlebak z lekarstwami patrzą, a tu polami, lasami za Niemen, za Niemen. Ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Kamieniem, wierszami, rubieżewiczami, ułani, ułani za Niemen, za Niemen. Dudak, Pawluk, Zadrej,
Andrzej Kokosowicz, Pilch, Wyrakso, Kuska, Turniłowicz, Bardziejowski, Falkowski, Bajkowski, Komorowski, Sadowski, Kozłowski, Zaniemen, Zaniemen. I Góra Dolina, Zaniemen, Zaniemen. Sum, Sosna, Wirch, Mara, Kotwicz, Zamieć, Strzała i Góra Dolina, Zaniemen, Zaniemen. Mają siwki, gniadosze, szłapaki, rogatywki, szable i chlebaki, Kazikowa, szykowność też taka, tylko nie wziął takiego chlebaka, Zaniemen, Zaniemen. Jakże można puścić brata za Niemen, za Niemen. Chlebaka dostali braciszkowie mali, za bratem pognali, za Niemen, za Niemen. I dognali Kazika w pół mili, chlebak dali, zatem się wrócili, a ułani z Kazikiem ruszyli, nie mieszkali, wnet się przeprawili, za Niemen. Zaniemen, słoneczko się chyli, zaniemen, zaniemen. Po pod połoneczką nieszczęśliwą steczką do lasu dobili, zaniemen, zaniemen. Wóz i szpica wstępują w ostępy, huk, woźnica, rozdarty na strzępy. Kanon Kazik pada na wozie na słomę, kanonada, konie spłoszone, za Niemen, za Niemen. Koledzy zdążyli, za Niemen, za Niemen. Chlebaka dobyli, rany opatrzyli, z Kazikiem ruszyli, za Niemen, za Niemen. Dudak, Pawluk, Zadryj, Kokosowicz, Pilch, Wyrakso, Kuska, Turniłowicz, Bardziejowski, Falkowski, Bajkowski i na wozie raniony Kowalski, za Niemen, za Niemen. Ułani, ułani, za Niemen, za Niemen. Gościńcem i wieńcem i nalibokami, ułani, ułani, za Niemen, za Niemen.